zadaniem prawego klawisza jest podpowiadanie użytkownikowi możliwych do wykonania w danym momencie czynności na komputerze. Podstawą komunikacji człowieka z komputerem jest wskaźnik, czyli kursor. Poruszając myszką, ustawiamy kursor w pożądanym miejscu ekranu. Kursor ustawiony na ikonie lub przycisku albo na pustym miejscu ekranu jest elementem łączącym umysł użytkownika z komputerem. O ile lewy klawisz służy do wykonywania poleceń, to prawy klawisz tylko podpowiada. Po kliknięciu jeden raz prawym klawiszem zostanie wyświetlone tzw. menu opcji, czyli lista dostępnych poleceń. Jeśli kursor umieścimy na ikonie i klikniemy prawym klawiszem, to wyświetli się lista charakterystyczna dla danego programu. Na pustym obszarze ekranu kliknięcie prawym klawiszem również wywoła listę poleceń. Tym razem polecenia odnoszą się do tego, co możemy zrobić właśnie na tym pustym miejscu pulpitu. Lista poleceń jest specyficzna dla danego umiejscowienia kursora i będzie się różnić w różnych miejscach.